Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć, dzisiaj razem z włoską marką kasków Origin sprawdzam, czym się różni Integral od szczękowca oraz Jetta. Pewnie też zastanawiasz się, jaki będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Dziś znów wracamy do podstaw naszego kaskowego abecadła. Zacznijmy od najważniejszego. A jak atest. Wszystkie kaski od włoskiego Origin mają certyfikat bezpieczeństwa ECE, to znaczy, że nadają się do ruchu drogowego, czyli po prostu zostały sprawdzone w laboratorium, jak się zachowują w razie tego najgorszego. Kiedy to mamy za sobą? Możemy zacząć rozglądać się za czymś, co będzie najbardziej odpowiednie do naszego motocykla, skutera, charakteru i nie wiem, gustu po prostu. Taki kask otwarty nazywa się też jetem, jest pozbawiony szczęki i posiada wydłużony wizjer. Pod nim, tak jak w tym przypadku, może być także blenda przeciwsłoneczna, którą sterujemy z boku skorupy. Kiedy warto kupić taki kask jak na przykład ten Origin Palio 2.0? Jet jest skierowany do właścicieli miejskich sprzętów, którzy na pewno nie będą śmigać przez cały okrągły rok. Jego zaletą jest niższa cena w porównaniu do Integrala, mniejsza masa i mniej klaustrofobicznych doznań podczas jazdy. Przyjęło się, że kaski otwarte są domeną właścicieli skuterów, choć ja nie widzę dysonansu podczas jazdy na motorowerze czy motocyklu klasy 125. Ile kosztuje taki certyfikowany kask? Około 260, przy czym pod względem jakości wykonania i komfortu naprawdę nie widać tutaj przesadnych kompromisów. Na drugim biegunie jest kask integralny, czyli najbardziej klasyczny, najmocniej nawiązujący do sportu i uniwersalny pod względem przeznaczenia. Origin Strada ma też dość agresywny tylny spoiler i ostro zaprojektowane wloty powietrza. Do tego wpakowano tutaj także przesłonę przeciwsłoneczną, miejsce na pinglock i prawdę mówiąc, w białej opcji podoba mi się on najbardziej. Przy tym jest zaskakująco, jak na ten poziom cenowy oczywiście, wyciszony. Za mniej więcej 370 zł dostajemy kask pasujący praktycznie do wszystkiego, a przy tym nieco takim bardziej sportowym zabarwieniu. Opcją pośrednią są szczękowce, takie hybrydy. Łączą cechy kasku otwartego i integralnego. Co daje podnoszona szczęka? No, większą praktyczność użytkowania. Ja osobiście uwielbiam to rozwiązanie, zwłaszcza podczas jazdy po mieście w upalne dni. W wielu różnych sytuacjach też nie musicie w ogóle zdejmować kasku, na przykład podczas wizyty na stacji. To też kwestia tego, że jestem zazwyczaj okularnikiem i zakładanie integrala na moją głowę to jest bardzo skomplikowana procedura. Ten czarny Origin to model Riviera i kosztuje 450, a ten szary nazwano Delta. Tutaj prócz otwieranej szczęki i blendy jest także wbudowany interkom. Parujecie kask ze swoim telefonem po bluetoothie albo też nawigacją i człowiek jest nieco spokojniejszy podczas jazdy. Spróbujcie sobie jazdy właśnie w czymś takim. Ten komplet kosztuje 740 zł i działa nawet nie najgorzej. Jedyna uwaga jest taka, że powyżej gdzieś mniej więcej stówki wasz głos po drugiej stronie może wydawać się nieco mało wyraźny. Trzeba mówić podniesionym głosem, ale tak czy siak jest to nie najgorszy stosunek ceny do jakości i też możliwości. Chyba bym zaryzykował zakup czegoś takiego. No, mam nadzieję, że teraz wszystko wydaje się być jasne. Wiem, że to są totalne podstawy, jednak nie każdy urodził się na motocyklu. No i mam też nadzieję, że dzięki tym czterem kaskom od Origin udało się już wszystkim zakumać te różnice. Dajcie znać w komentarzach, w czym jeździcie i dlaczego, albo w czym macie zamiar. Cześć!